Moi drodzy, spotkaliśmy się w naszym garażu, aby porozmawiać dzisiaj o kolejnym, co będzie filmowo. Jezu, wprowadzenie jak z kościoła. Moi drodzy, spotkaliśmy się w garażu, żeby porozmawiać o serialu, żeby oślepnąć od świateł. Oślepnąc od świateł. To jest serial, który ostatnimi dniami chyba wywołuje największe dyskusje u nas w firmie, największe kontrowersje. Z jednej strony powoduje w nas kultowe uśmiechy, a z drugiej strony niektórzy się czepiają, że to nie tak, tamto nie tak. I to jest tak, że jak z bólem zęba, że boli, ale jednak sprawdzamy, czy na pewno boli. Więc ci, których boli, oglądają dalej. Ale to nie jest tak, że boli, żeby nie było, tak, że od razu powiemy, że nie, 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 nie. Nie, wciągamy was w grę po prostu, w taką krótką. Są dwa obozy. Jest jeden obóz ludzi, którzy czytali książkę i teraz oceniają serial przez pryzmat tej książki, a jest też drugi obóz. Postaci, które książki nie czytały, nie znają i dostają od razu produkt serialowy. Tak się składa, jak zauważyliście, że oba obozy znajdują się w naszym garażu. Co za szczęście. Nie czytałem książki, nie miałem tej przyjemności, żałuję i teraz wiem już po rozmowie z Anną, po długotrwałych debatach i dyskusjach, że przeczytam tą książkę, ale dopiero gdzieś za pół roku. Mhm. Jak trochę wyblakną mi w głowie wspomnienia tego, co widziałem na ekranie, bo powiem szczerze, tego serialu zabierałem się bardzo źle. Zachęcony Roystem, zachęcony... Roystem mówisz? Chyba nie ostatnim odcinkiem. No, ostatniego odcinka, jak wiesz, nie widziałem. Ale zachęcił mnie ten serial. To zobaczyłeś wszystko, co dobre w Roycie. Usiadłem do pierwszego odcinka, nikt mi niczego nie zaspoilerował. Zaczęliśmy oglądać całą rodziną ten serial i stwierdziłem, że już drugiego odcinka nie uniesę. Tym bardziej, że jest to bardzo rodzinna produkcja o handlu narkotykami. Oglądamy rodzinnie wiele seriali o handlu narkotykami, chociażby Breaking Bad czy Better Call Saul. Natomiast pierwszy odcinek spowodował, że nie miałem w ogóle ochoty sięgnąć po resztę. Gdyby nie moi synowie, którzy poszli za ciosem i obejrzeli dalej i powiedzieli, tata, drugi, trzeci, już zaczyna coś się dziać, jest fantastycznie. Zobaczmy, jak się handluje. To pewnie bym nie dał rady. Dlaczego nie dałbym rady? Może powiem o sobie. Dobrze. Jest on na jakiś czas. Nie wciągała mnie trochę cała historia, która była moim zdaniem bardzo płytko pokazana w pierwszym odcinku. Ja rozumiem nawet zarysowanie pewnego rodzaju historii, ale tam historia w ogóle się na początku nie zarysowała. Był to dla mnie taki zrzut różnych scen, które de facto do niczego nie prowadziły. Dwa. Główny aktor, który w moim przypadku, Kubutek, troszeczkę się aktorsko rozkręcił w końcówce, do czego nie jestem w stanie przekonać Anny. Relacje między bohaterami, czyli znowu dialogi były słabe, niektóre były dla mnie zbyt mocno przerysowane. Już te gangsterskie historie czasami były takie trochę za mocne. Chyba gangsterzy w tej chwili w Polsce siedzą i się kurwa uczą tych dialogów po prostu, bo sami tak do końca nie poprawią. Suma summarum, dostałem pierwszy odcinek, to był taki chaotyczny zlepek czegoś, co miało mnie zachęcić, a spowodowało, że wręcz... No to jest trochę tak, że jak czytasz tę książkę, to już wiesz, czego się spodziewać. Mhm. Wiesz, że spodziewasz się czegoś specyficznego, jeżeli bieg wydarzeń na przykład na ekranie nie został zmieniony w stosunku do tego, co przeczytałeś, no to po prostu czekasz, żeby zobaczyć, jak to wszystko zostało zrealizowane. A jeżeli tego nie czytałeś, to dostajesz nagle cios w postaci, umówmy się, literatury specyficznej dosyć, bo to jest taka historia, no, oryginalna, to nie jest taki typowy serial, tylko są tam też dziwne wstawki i tak dalej, do których się przyzwyczajasz po jednym, dwóch odcinkach, albo po prostu jesteś przyzwyczajony, przeczytawszy książkę i wtedy wiesz, czego się mniej więcej spodziewać. No i dostajesz taką historię, która momentami jest dziwna, momentami rzeczywiście jest przerysowana i to, co w książce funkcjonuje tak, że w ogóle byś się nie przyczepił, czasami jest tak, że na ekranie może zadziwiać i może zastanawiać i myślisz sobie, po co to jest zrobione, dlaczego to jest tak zrobione, że coś ci nie pasuje, a bywa odwrotnie, że w książce coś się nie sprawdza, a nagle na ekranie jest okej. Także być jeszcze przez moment złośliwym, dobrym stwierdzeniem określającym ten serial, po stwierdzeniu naszego wspólnego kolegi Tomku, pozdrawiamy Cię bardzo mocno z tej strony, się lepnąc od świateł,
głuchnąc od dźwięku. Nie wiem, co było z ścieżką dźwiękową, ale był to pierwszy polski serial i film, który oglądałem z napisami po polsku, żeby zorientować się, co aktorzy mówią. Akurat jeżeli chodzi o Ryka Lubosa, ciężko mu zarzucić, że to jest aktor, który ma złą dykcję albo po prostu nie potrafi grać, ale niektóre sekwencje z jego bohaterem chyba w drugim czy trzecim odcinku był w ogóle niesłyszalny. Po prostu tego generalnie do końca nie kumam. To mało polskich produkcji jeszcze widziałeś. Tak. Ale to akurat dźwięku nie włączałam, więc nie polecam ci tamtych. Ale poczekajmy. Znaczy, jest jeszcze jedna historia, którą się powiedział na początku, że paradoksalnie ten serial zachęcił mnie do tego, żeby skoczyć do książki Jakuba Żulczyka, bo coś mi mówi, że ta książka musi być przegenialna i 200 razy lepsza niż i trzymająca bardziej w napięciu i pokazująca taki hermetyczny, brudny, zamknięty świat dużo mocniej niż film. Ale to nie jest... No, przepraszam bardzo, ale jesteśmy w garażu. Piorun do ciebie dzwoni. Ja się przedstawię, Piorun z Mokotowa. To widać od razu. Ale nie, moim zdaniem ten serial akurat... Tak, żeby nie było, że źle. Zacznijmy teraz od pozytywów. Wizualnie jest fajnie zrobiony. Krzysztof Skonieczny, który odpowiada między innymi za Hardcore Disco, moim zdaniem wykonał dobrą robotę, Krzysztof, bo ten serial po prostu wygląda dobrze. Dobra, to jeszcze chwilę o złych rzeczach. Dobra. Jeżeli reżyser w tym filmie wyrasta na najlepszego aktora... O nie, nie zgadzam się, że na prawie najlepszego aktora, przynajmniej w pierwszym odcinku. Wyrasta na najlepszego rapera. No Piorun skradłeś serce Piorun, wielu Polaków. Tak. Sztywniutko. I sztywniutko jest między nami i w związku z tym to jest... Szukamy plusów. Bluzy idą jak złe. Idą jak złe. To jest pierwszy plus. Piorun, po prostu dla ciebie było warto obejrzeć, przejść przez te pierwsze odcinki. Co jest ważne, ja ci jeszcze przerwę. Co jest ważne, dzięki temu serialowi wiele cytatów z książki, które być może by się przeoczyło, przejdzie i wejdzie do takiego codziennego życia, przynajmniej na jakiś czas, bo ludzie sobie te rzeczy powtarzają, a w książce być może one się tak nie wybijały. Wódeczki się napijesz? To też dzięki chłodnej wódeczki. Chłodnej wódeczki. Czy napiją się panowie wódeczki? Tak, jak zapytasz, chamie. I teraz właśnie w ten sposób nieświadomie podprowadziliśmy was do arcydzieła, które powoduje, że ten film na pewno warto zobaczyć. Serio? Tym arcydziełem jest... Jan Frycz. Dario. Dareczek. Jeżeli jest jakaś postać, która została genialnie wykreowana w tym filmie, to jest właśnie postać Dario. Jan Frycz jest dla mnie przeoskarowo-gramowym aktorem. Jan Frycz, który przede wszystkim zaskakuje, dlatego że nikt nie spodziewał się Jana Frycza jako gangstera. Gangstera łysego na dodatek, takiego, który no wchodzi niby jako taki elegancki, tajemniczy facet, a okazuje się brutalnym momentami chamem. Każe mu zjeść kupę. I prostakiem. Albo szklankę. Zjesz szklankę, pogryzie i połknie. No i Jan Frycz jest po prostu genialny. Nieodpowiedzialnym świrem, też bym tak powiedział, prawda? Trochę tajemniczym. Tak, tak do mnie nie mów. Tak do mnie nie. Do mnie nie. Już masz problemik. Generalnie... Nie podobasz mi się. Nie, piękniejsiu. Generalnie Jan Frycz tak, Robert Więckiewicz jako Jacek. Polecamy scenę nad basenem. Filmową, kinową maszyną. Więckiewicza można obsadzić w każdym. Robert Więckiewicz, który w ostatnim czasie ma bardzo dobrą passę i 1983 i właśnie Ślepnąc od świata. No i jeszcze Habior, który gra Habiora. Tak, który jest genialnym stryjem. Jak go obejrzycie zresztą, to się przekonacie i będziecie wiedzieli, o co chodzi. I możemy jeszcze go zmienić. I tu uwaga, zaskoczenie. Cezary Pazura. Ale dopiero od połowy pokazywania swojej postaci. Tak. Bo momentami jest przerysowany aż przesadnie to jest pokazane, no. Ale później się zaczynają takie sceny. Czy ty też masz wrażenie, że miał być bardzo znanym polskim celebrytą, naszym kolegą? Autorem słynnego talk show podpisywanego jego nazwiskiem. Ciekawe, o kogo może chodzić. Tak, i w tej sekwencji twórcy trochę... zarzekają się, że nie, ale... I tutaj Czarek był trochę Pazura taki... Taki aż za bardzo komediowy, natomiast jest jedna sekwencja w tym filmie, która powoduje, że po prostu szapoba, panie Pazura. Cezary, szapoba, to było genialne, piękne, auto, komisariat, naprawdę robi wrażenie. Od sceny w samochodzie jest okej. Czyli podsumowując, możemy powiedzieć tak, że Ślepnąc od świateł znowu bardzo dobrze się pojawiło. Tak, i niektórzy będą mówić, że to jest jeden z najlepszych polskich seriali w ostatnich latach. I pod pewnymi względami rzeczywiście tak jest. Gdyby nie gra aktorska, nie wszystkich oczywiście wybitnych postaci, gdyby nie dobra podstawa, jaką jest książka Jakuba Żulczyka, to myślę, że mielibyśmy problem do końca z lubieniem tego serialu. Plusy, fajne kultowe teksty, fajne kultowe sceny, które przejdą do, moim zdaniem, do historii kina polskiego, bo będą takie sceny, które będą po prostu już funkcjonują. Jeżeli tego nie widzieliście, to
zobaczycie i przekonacie się, a jeżeli widzieliście, to możecie nam napisać swoje ulubione komentarze tutaj na dole, bo to jeżeli nie widzieliście, to będziecie mieć kłopoty. Mhm. Już macie kłopoty. Nie podobasz mi się. Bardzo? Nie podobasz mi się. Dziękujemy za dziś. Dajcie nam znać, co sądzicie sami o serialu Ślepną ze świateł. Napiszcie w komentarzach, bo jesteśmy też ciekawi, jak wy odebraliście ten serial i czy cokolwiek słyszeliście. Jak jest, jak między nami? Sztywniutko? Jest sztywniutko?